Cześć, jestem Billy Sparrow, witam Was bardzo serdecznie ponownie na kanale Profil Aktywni, gdzie wychodzę ze swoim operatorem na miasto, żeby dowiedzieć się, jaką wiedzę mają młodzi ludzie na temat zdrowia i prokreacji. Kolejny raz zadajemy Wam ciekawe, może czasem trochę trudne pytania, tym razem na temat posiadania dzieci. Co wiecie na temat posiadania dzieci? Kiedy chcielibyście mieć dzieci? W tym czasie nasz ekspert jest w studio i będzie komentował wszystko to, co mówicie. Cześć. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy macie może już dzieci? Nie. Nie posiadam. Nie mamy dzieci. Nie, za wcześnie. Nie, jeszcze nie mamy. A czy planujesz dzieci? Jeżeli tak, to ile chciałbyś ich mieć? Szczerze mówiąc, mi ciężko to powiedzieć, ale jeśli już miałbym mieć, to myślę, że dwójka by była spoko. Zero. Ja planuję około dwójkę. W przyszłości tak, na pewno dwójkę przynajmniej. Na razie nie mam żadnych planów odnośnie dzieci. Dwójkę? Chłopca, dziewczynkę? Trójka, dwójka. Dwójka, dwójka, no coś takiego. Dwójkę? Dwójkę, dwójkę, jak najbardziej. Tak. A powiedzcie mi tak ogólnie, jaki według Was jest taki idealny wiek dla człowieka, żeby posiadać dzieci? Wydaje mi się, że między 20 a 35 rokiem życia. 20 może, 25? 28, 30? Nie no, 30 to za dużo, 30 to już jestem starą kobietą. 27? No po skończeniu studiów, no to około 25, 26 lat. Chyba nie ma jakiegoś uniwersalnego, ale myślę, że tak 20, od 25 w górę myślę, że już jest okej. Okay. Tak około 30 lat, może troszeczkę mniej. Wiek, szczególnie u kobiet, ma wpływ na potencjalną płodność i zdrowie dziecka. Wielu z Was ma bardzo dobrą intuicję. 20-25 lat to pod względem biologicznym najlepszy okres dla posiadania dziecka u kobiet. Z medycznego punktu widzenia najlepszy czas na urodzenie dziecka jest zatem przed 30. Nie tylko zegar biologiczny powinien wpływać na tą decyzję, ale również dojrzałość psychospołeczna. Emocjonalny rozwój przyszłych rodziców, wykształcenie czy ogólny poziom życia. Zdaniem połowy Polaków najlepszy okres, aby rozpocząć starania o dziecko, to 20-25 lat. Dla 38% ten wiek to 26-30. Zajście w ciążę może być trudniejsze w późniejszym wieku. Mogą się uruchomić mechanizmy psychologiczne, takie jak napięcie, stres czy zadaniowe traktowanie kontaktu seksualnego. Mogą też zaognić się konflikty, co może powodować zaburzenia nastroju, a w konsekwencji trudności z zajściem w ciążę. Bardzo dziękujemy ekspertowi. No cóż, wychodzi na to, że może powinniśmy zastanowić się nad naszym posiadaniem potomstwa w przyszłości. No a na pewno powinniśmy zająć się szukaniem odpowiedniej osoby do tego wszystkiego. Roześlijcie ten filmik swoim znajomym, żeby może nie czekali z dziećmi do 40. Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie kanał Profil Aktywnych.